Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest minister do spraw Unii Europejskiej, Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu. Panie ministrze, dziś prezydent Andrzej Duda zabierze głos na temat kompromisu w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, który pan wynegocjował. Czego się pan spodziewa? Pochwały, czy też może czegoś wręcz przeciwnego? Ponieważ, mówiąc kolokwialnie, to te uzgodnienia troszkę wysadzają w powietrze uzgodnienia wcześniejsze i tę jego ustawę. Nie, w żadnej mierze, pani redaktor. Trochę w mierze takiej, że Izba Dyscyplinarna będzie mieć inne uprawnienia. Nie, nie. Po pierwsze, Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Tak, odpowiedzialności oczywiście. Izba Dyscyplinarna. Po drugie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej pozostaje Izbą Sądu Najwyższego odpowiedzialną za cały szereg, można powiedzieć, 95% zagadnień, którymi zajmowała się do tej pory. Czyli będzie rozpatrywała sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów, innych zawodów, gdzie jest odpowiedzialność dyscyplinarna. Natomiast tylko odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, taka jest propozycja w projekcie ustawy, zostaje wyłączona do Naczelnego Sądu Administracyjnego i mówiąc uczciwie, też jest wiele opinii takich, że to jest też ustrojowo rozwiązanie całkiem interesujące z tego powodu, że można powiedzieć, że sędziowie nie będą niejako orzekać we własnej sprawie, na przykład gdyby były postępowania dyscyplinarne sędziów w Sądzie Najwyższym, tylko będzie się tym zajmował odrębny sąd. Natomiast... No tak, ale jest to zmiana, a ta zmiana była uzgodniona, jak pan prezydent powtarzał wielokrotnie, z Ursulą von der Leyen, ta jego zmiana, która została uchwalona i która później była kontestowana. Natomiast ja z wielkim szacunkiem podchodzę do, po pierwsze, opinii prezydenta, ale też prerogatyw prezydenta, których w procesie negocjacyjnym bardzo zdecydowanie broniliśmy, bo nie ukrywam, że były takie próby ze strony Komisji Europejskiej, żeby wchodzić w te prerogatywy prezydenckie. Ja w trakcie prowadzenia procesu jakiś negocjacyjnego nie będę podawał przykładów z procesu negocjacyjnego, natomiast byłem w trakcie prowadzenia tego procesu w kontakcie zarówno z panią minister Paprocką, z którą te zmiany prawne potencjalne konsultowałem, jak i miałem okazję też rozmawiać z panem prezydentem i też bardzo wyraźnie zaznaczałem, że wtedy, kiedy mówię, że w tych rozmowach twardo bronię granic konstytucji, to również w tych granicach konstytucji określone są prerogatywy pana prezydenta i tych prerogatyw bardzo jasno broniłem. Będę czekał oczywiście na oświadczenie głowy państwa z zainteresowaniem, licząc, że wynegocjowanie rozwiązania broniące prerogatyw prezydenckich są możliwe do zaakceptowania przez pana prezydenta. Ale ma pan wątpliwości, że może być inaczej? To czekam na to oświadczenie, pani redaktor. Bo jeden z doradców prezydenta wczoraj powiedział, Paweł Sałek, powiedział wczoraj w Trójce, że prezydent nie brał udziału w przygotowywaniu tej noweli. Bezpośrednio w przygotowywaniach treści ustawy, czy w pisaniu ustawy, rzeczywiście nie. Natomiast w trakcie procesu negocjacyjnego, tak jak powiedziałem, na bieżąco prezydenci ministrowie i też przy jednej okazji spotkania z panem prezydentem informowałem go, jak ten proces przebiega. W opinii części polityków opozycji to nie jest żaden kompromis. Oni mówią, że po prostu rząd zgodził się na to, o czym oni od dawna mówili i to jest po prostu kapitulacja. No to jest groteskowe w tej chwili ujmowanie tej sprawy, bo pamiętamy, że tygodniami ostatnimi politycy opozycji domagali się złożenia wniosku o Krajowy Plan Odbudowy, atakowali, że nie są w tej sprawie prowadzone żadne rozmowy, wyśmiewali, że prowadzony proces negocjacyjny jest procesem pozornym. Kiedy w końcu się ta sprawa skonkludowała? Kiedy doszliśmy do porozumienia i uzyskaliśmy najmocniejszą możliwą gwarancję ze strony Komisji Europejskiej, czyli decyzję koledżu, całej komisji, że jeżeli przyjęty zostanie określony projekt ustawy, to problem związany z wątpliwościami wokół wymiaru sprawiedliwości zostanie ze strony Komisji Europejskiej, jak chodzi o KPO, zamknięty, to okazuje się nagle, że to jest kapitulacja, że to jest jakaś porażka. No, jest to dla mnie sytuacja zupełnie groteskowa. Dodam, że jeżeli... No nie, może nawet nie porażka, tylko że to jest jakaś satysfakcja opozycji, że wyszło na ich. No ale gdzie jest, przepraszam bardzo, ta kapitulacja, jeżeli mówimy o rozwiązaniach w tym projekcie ustawy w istocie z tych najważniejszych o dwóch rozwiązaniach. Przeniesieniu spraw sędziów do NSA, rozwiązanie natury ustrojowej, ważne, doniosłe, ale nie bardzo rozumiem, dlaczego rozpatrywanie sprawy przez inny sąd miałoby być rodzajem kapitulacji. I drugi element, doprecyzowanie testu niezależności, czyli test wprowadzony, obowiązujący w obecnym projekcie przyjętym, tak zwanym projekcie prezydenckim, w związku z tym, że były pewne wątpliwości co do jego funkcjonowania, zostaje doprecyzowany, kilka innych zmian technicznych. Naprawdę, no, jeżeli to ma być ta rzekoma kapitulacja, jeżeli w ogóle samą kapitulacją ma być to, że my pozyskamy środki
z KPO i dogadamy się z Komisją Europejską, to ja sobie takiego rozwiązania życzę. Uważam, że to stwierdzenie jest groteskowe. Część konstytucjonalistów podważa tutaj możliwą rolę NSA w tej sprawie, dlatego że NSA ma swoje kompetencje zapisane w Konstytucji. Tak, rzeczywiście NSA ma określone kompetencje w Konstytucji, tak jak inne sądy i trybunały, i żaden z sądów i trybunałów nie ma przypisanej kompetencji do postępowań dyscyplinarnych. W związku z tym znam opinię konstytucjonalistów, bo my też to oczywiście konsultowaliśmy, że to jest rozwiązanie zgodne z Konstytucją, bowiem ponieważ odpowiedzialność dyscyplinarna nie jest przypisana żadnemu sądowi, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również mógł tą odpowiedzialność wykonywać NSA. Przypominam, że odpowiedzialność dyscyplinarna to nie jest klasyczne sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. O tym mówią prawnicy, że jest co innego sprawowanie wymiaru sprawiedliwości na przykład przez sądy powszechne, a czym innym jest wewnętrzna procedura dotycząca postępowania dyscyplinarnego, które można przypisać do sądu, na przykład do NSA. Czy konieczna jest zmiana ustawy o NSA, jeśli zostaną te rozwiązania przyjęte? Dlatego, że Konstytucja mówi, że szczegóły tej działalności NSA stanowi ustawa. W mojej opinii to nie jest konieczne, ale oczywiście będę się też wsłuchiwał w głos prawników. Gdyby była taka potrzeba, no to też oczywiście można takie rozwiązanie rozważyć. Natomiast na ten moment nie słyszałem, żeby ktokolwiek z prawników, mówiąc uczciwie, zgłaszał taką potrzebę. Niektórzy konstytucjonaliści, przepraszam bardzo, ale rano czasami język się plącze, konstytucjonaliści uważają, że bardziej naturalne byłoby, gdyby dyscyplinowaniem sędziów zajęłaby się Izba Karna Sądu Najwyższego. Co pan na to? Czy to było rozważane? Były różne rozwiązania rozważane. Zwracam uwagę, że Komisja Europejska zgłaszała wątpliwości we wcześniejszej fazie do funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej. I co do tego, że tak powiem, że ona nie wypełniała tych warunków, które Komisja uważała za konieczne do wypełnienia, żeby spełniać te warunki niezależności. Różne izby Sądu Najwyższego, również poza IOZ-em, bo to między innymi też była taka, że tak powiem, postulat zgłaszany przez Komisję Europejską na pewnym etapie, że problematyczne byłoby, gdyby IOZ stanowił de facto inną formę izby dyscyplinarnej, a więc sędziowie izby dyscyplinarnej byliby w IOZ-cie. Wiemy, że nie ma w IOZ-cie tych sędziów izby dyscyplinarnej, ale w Izbie Karnej... IOZ to jest Izba Odpowiedzialności Zawodowej. W Izbie Karnej są sędziowie z Izby Dyscyplinarnej, więc można sobie wyobrazić, że na przykład pojawiłaby się znowu kolejna wątpliwość ze strony komisji co do takiego rozwiązania, czy to nie jest jakaś forma para Izby Dyscyplinarnej. Staraliśmy się znaleźć rozwiązania, które wykluczą wszelkie wątpliwości. To rozwiązanie z NSA jest rozwiązaniem najbezpieczniejszym. Panie ministrze, a czy kolegium NSA było informowane o tych planach? Co tam pan im szykuje? Panie redaktor, no nie sposób, że tak powiem, informować jeszcze w momencie, w którym nawet nie jest procedowany projekt ustawy, już o potencjalnych efektach sam organ, więc no, jest w tej chwili w procedurze projekt ustawy. Myślę, że też NSA jako organ no, ma miejsce, żeby zapoznać się z nim, wyrazić swoją opinię. A co z Solidarną Polską, która wytoczyła takie potężne działa, że ustawa jest niekonstytucyjna, są takie punkty, które przytaczał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. No ja chciałbym, żeby koledzy z Solidarnej Polski konkretnie właśnie podali te argumenty, które uważają za wątpliwe. Ja ze strony większości nie ma obrony suwerenności, właśnie niekonstytucyjność, anarchia, czyli każdy sędzia będzie mógł podważyć innego sędziego. Tak no mówią. Ale przyzna pani, że jak na prawników posługiwanie się tak ogólnymi pojęciami, jeżeli takie pojęcia padają, to troszkę mało. Ja bym oczekiwał konkretu. Nie jest prawdą, że sędziowie mogą podważać siebie nawzajem. Tego nigdzie nie ma zapisanego w projekcie. Nie może pojedynczy sędzia kwestionować statusu innego sędziego. Tego bardzo pilnowaliśmy. Jest taka kompetencja przypisana składowi sędziowskiemu. Skład sędziowski to znaczy w przypadku jednoosobowego składu, no sędzia nie będzie siebie sam testował, więc to jest w ogóle przepis, który nie ma zastosowania. W przypadku składów wieloosobowych musi być większość składu i tylko pod ściśle określonymi warunkami dotyczącymi danej sprawy. Więc tu jest w pełni zapewnione zabezpieczenie statusu sędziego, także prerogatywy prezydenta i w pełni jestem przekonany o konstytucyjności tego rozwiązania. Proszę, żeby
moi koledzy z Solidarnej Polski, z którymi mamy okazję też rozmawiać, ja ich o to pytam, ale te odpowiedzi właśnie nie odwołują się czasami do konkretu, tylko do bardziej ogólnych pojęć, zeszli na poziom konkretu i tutaj ta dyskusja może być bardzo interesująca, ja jestem w stanie bardzo merytorycznie tych racji bronić. A jeżeli te konkrety będą zupełnie pod prąd tego, co państwo wynegocjowali i będzie przy nich obstawać Solidarna Polska, to właściwie może się okazać, że to, ta obrona Zbigniewa Ziobry, no to ma efekt krótkotrwały, bo koalicja się rozpadnie? Pani redaktor, jedna kwestia to jest kwestia głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Jestem przekonany i nikt nie musiał tutaj dyscypliną do tego zmuszać, że wartością Zjednoczonej Prawicy jest jedność i głosowałem przeciwko wnioskowi o wotum nieufności, bo jestem przekonany, że jest dobrze, jeżeli minister sprawiedliwości i Solidarna Polska pozostaną w większości parlamentarnej i będą stanowić podporę Zjednoczonej Prawicy, także jedną z podpór Zjednoczonej Prawicy aż do przyszłorocznych wyborów. Natomiast druga sprawa to są naturalne różnice zdań, także mocne różnice zdań w tej sprawie. Natomiast ja będę starał się jednak cały czas, mimo że koledzy Solidarnej Polski zadeklarowali swój sceptycyzm wobec projektu ustawowego, przekonać ich, że dokładanie ręki do tego, żebyśmy nie pozyskali środków europejskich w sytuacji, w której stoimy w obliczu najtrudniejszej zimy od dekad i inflacja jest bardzo wysoka i całe wyzwania gospodarcze to jest naprawdę całe, można powiedzieć, pakiet różnych problemów. Te pieniądze nam są potrzebne i trzeba zrobić wszystko, żeby je pozyskać. No to pytanie zasadnicze. Czy to, że kolegium komisarzy zgodziło się na te propozycje, które zostały przez pana uzgodnione w trakcie negocjacji, oznacza, że nie będzie zmiany zdania w przypadku, jeśli nie będzie zasadniczej zmiany? Bo myślę, że jakieś poprawki techniczne mogą być w tej ustawie. Dokładnie pani redaktor ujęła to uzgodnienie. To znaczy, jeżeli nie będzie tutaj jakichś diametralnych zmian, które zupełnie wprowadzają nowe rozwiązania, bądź usuwają rozwiązania uzgodnione, no bo na coś, że tak powiem, się umawiamy, można powiedzieć, z Komisją Europejską, to będzie akceptacja wypełnienia kamienia milowego wymiar sprawiedliwości, a więc pokonanie tej najważniejszej przeszkody leżącej dzisiaj między nami, jak chodzi o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. I ma pan 20 sekund na ostatnie pytanie zupełnie inne. Czy w tym tygodniu będzie decyzja co do 9. pakietu sankcji? Jak pan myśli? Bardzo bym chciał, żeby ta decyzja zapadła, ale nie może ona zapaść kosztem konkretnych uzgodnień. Polska postuluje, żeby było jak najmniej wyłączeń, żeby to nie były jakieś fikcyjne sankcje, tylko żeby to były realne sankcje uderzające w rosyjską gospodarkę. Jeżeli to zostanie zagwarantowane, poprzemy koszyk sankcyjny i zostanie on uzgodniony. Bardzo dziękuję. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk był naszym gościem. Teraz pędzi na głosowania budżetowe. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Autopromocja Polskiego Radia.